Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku Istrzy A na Westfieldzie. Za chwileczkę zobaczycie powtórkę, która mi się bardzo, bardzo spodobała. No a czy wam się spodoba, to możecie później napisać w komentarzu. Gracz, któremu udało się wykonać bardzo dobrą powtórkę i ogląda tutaj piękny zamek na Westfieldzie, to Konrad Dziura. Witaj. Witam się, Faja. Witam widzów. Co tak się rozglądasz po tym Westfieldzie? Ten zamek ci się spodobał, nie? Tak, właśnie nigdy nie zwróciłem na niego uwagi i tak spojrzałem na niego. A tam kolejny zamek też zauważyłeś, ale już nie ma co go oglądać. W ogóle na tym Westfieldie bardzo ładne tereny, w ogóle tak na taki spacerek. Wiemy, że teraz no, ciężko jest sobie na spokojnie pospacerować, ale chyba na przykład jak ja idę z dziewczyną, niby trzeba mieć 2 metry odległości, ale to jest trochę bez sensu, bo w łóżku te 2 metry ciężko zachować, bo łóżko ma 1,60 m szerokości. No ale jakoś się żyje w tych czasach. Tobie ciężko, czy jakoś tam... Jakoś daję radę, nie jest źle. Trochę brakuje tej przestrzeni, ale no trzeba się dostosować jakoś, żeby to no, przestało. Istrzy A ma moim zdaniem bardzo świetny magazynek. Teraz są już czołgi, które mają dwie lufy. Tutaj mamy magazynek, który wystrzeli bardzo szybko 3 pociski o Alfie 390. No i później jak na przykład ktoś nas zaatakuje, możemy ten ostatni pocisk bardzo szybko przeładować, prawie tak szybko jak normalny Istrzy przeładowuje jeden pocisk, więc moim zdaniem świetna zabawka. A jak ty oceniasz w ogóle ISA 3A? A w ogóle Konrad Dziura, no jakbyś mógł tak w dwóch słowach, czy nie przypadkiem po prostu jesteś Konradem Dziurą? Dokładnie tak. Jak zakładałem to konto, to był rok 2012, więc nie miałem jakoś zbytnio ników wymyślonych, także pomyślałem, a już ciurkiem pojadę, tak jak mam imię i nazwisko i tak się przyjęło. No, ja na początku byłem Krzysiu, ale strasznie mi to denerwowało, jak później w klanie do mnie wszyscy Krzysiu i zmieniłem na Faja. No dobra, początek bitwy, tutaj ruszyłeś na ISA 3 i 3 pociski, tak jak mówiłem, bardzo szybko przeładowane, nie zdążył przeładować Istrzy A, znaczy Istrzy. Coś tam kombinuje, strzelił, a ty w międzyczasie ten jeden pocisk przeładujesz i zniszczyłeś, czyli tak wygląda bitwa 1 na 1 ISA 3 z ISA 3A. Oczywiście nie zawsze tak to wygląda. No w każdym bądź razie myślę, że Istrzy A daje więcej możliwości rozgrywki niż Istrzy, ale powiedz, jak to tu wyglądało w tej rozgrywce na Westfieldzie, bo widzę, że osiągacie już sporą przewagę. Większość czołgów tak ruszyła właśnie tą stroną, gdzie ty, więc jakbyś mógł tu powiedzieć, co tu się działo i jaki ty miałeś plan na tą bitwę? Wyrzuciło mnie nie na topce, także myślałem, żeby nie go zbyt agresywnie, pojechałem lekko na bok, żeby mieć się gdzieś ustawić, gdzie te deki nie będą mnie mogły ściągnąć. I chciałem gdzieś tam z boku strzelać właśnie na tą linię heavy'ów, która się wychylała na wieżę. Jak się okazało, zobaczyłem tam ISA 3 osamotnionego, więc pomyślałem, jak mam załadowane 3 pociski, to już myślę, że myślałem, mogę go z łatwością zniszczyć i od razu od tyłu strzelać na linię heavy'ów. Jak się okazało, szybko zabiliśmy tą linię, także gra toczyła się dalej. Pomyślałem, że tutaj podjadę bardziej agresywnie i właśnie z tego Leoparda strzelać. To był mój plan raczej na bitwę, żeby teraz bardziej agresywnie zagrać tym magazynkiem, bo jest bardzo dobry. Jeden z minusów tego pojazdu oczywiście jest niezbyt celne działo. Na razie w tej bitwie RNG ci sprzyjało. Strzał w Skorpiona, całkowicie rozwalony celownik, teraz w Leoparda również nieprzymierzony i czasami to tak wychodzi, że wszystko wchodzi, nie? No, ja na tej załodze mam 5 perków, także teraz wydaje mi się, że to działo nawet z rozwalonym celownikiem ma skłonność do trafiania do strzelnie, także często w ogóle nie skupiam aż tak dokładnie, żeby strzelić, bo wiem, że to działo może zostać pozytywnie, tak.
No mieliście na początku przewagę, tak widzieliśmy, no ale teraz już ta przewaga delikatnie jest u wrogów, jest kapowana baza przez dwa pojazdy. Skończyły się zwykłe podkalibrówki. Tutaj IS-3A ma bardzo dobre, moim zdaniem, pociski zwykłe, 221 penetracji, to są podkalibrówki bardzo szybkie. No i zostały ci kumulaki, które mają 270 penetracji. No ale chyba w tym czołgu raczej no te kumulaki, no to tam wiadomo, jak na dychy rzuci, ale te podkalibrówki chyba wystarczają. Myślę, że wystarczają spokojnie, na dziewiątkach wystarczy w ich spoty. O, ten strzał, Jezus Maria. Ty, no faktycznie. Tak. Zobaczyłem, że teraz właśnie kapują nas i bitwa wcale nie jest wygrana. Ta 30 nie była w stanie zdekapować tego, także musiałem kupić już porządnie działo i zdekapować, co się udało właśnie w tym momencie. No i wybrałeś właśnie dobry czołg, który na początku kapował, w tej chwili no już zdecydowanie przewaga już na waszej drużynie. Sporo zdjąłeś kapa, sporo punktów trafi, zapewne będzie obrońca. Też się udało odbić. No teraz... Niestety ostatni strzał nie wyszedł. Wygrana bitwa i to raczej najważniejsze. No i zobaczmy na wynik tej bitwy. Bitwa, jak widzicie, bardzo szybka, 6,5 minuty. No i obrońca, tak jak mówiłem, high caliber. No ale myślę, że mimo tej małej ilości zniszczonych pojazdów, to ten wynik expa, no niezły, nie? 1910. Zaskoczyło mnie to, bo myślałem, że tam maksymalnie 1600 expa dostanę, bo mało fragów, ale... Tak samo 6365 obrażeń, oczywiście jest to spora ilość obrażeń jak na 8-tierowy czołg ciężki, ale wiadomo, da radę nawet i ponad 8000, niektóre są wyniki na serwerze europejskim, więc no nie jest to jakiś niesamowity wynik, jeżeli chodzi o kile i obrażenia, ale exp 1910 bardzo dobry. Zarobek prawie 123 tysiące, 128, znaczy prawie 130 tysięcy, przepraszam, zarobione w tej bitwie. No cóż, tak się prezentowała bitwa na IS-3A. Oczywiście czekam na jakieś bitwy czołgami dwulufowymi. Chętnie bym popatrzył. Teraz jak będę wracał do gry wreszcie, no to najpierw kołowce, a później te dwulufowce spróbuję opanować. Już mam internet światłowodowy. Myślę, że na dniach powrót po dwóch latach w zasadzie przerwy streamowania, więc coś tam, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak się męczę po tych dwóch latach przerwy w grze, no to zapraszam. Ja bardzo dziękuję za pokazanie bitewki. Ja również dziękuję. Cóż, może chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak. Mam tu trzy osoby. Mojego brata Patryka, który również gra w bota. Mojego tatę Ryszarda i mojego kolegę Kacpera. Pan Ryszard też gra w bota? Tak, tak. No, to bardzo dobrze. A kto gra najlepiej? Brat, tata czy ty? Statystyki świadczą o tym, że ja, ale jakoś nie przechwalam się tym za bardzo. A jakieś wspólne plutony czasami bywają? No, zdarza się, zdarza się. Zwłaszcza teraz, jak jest więcej czasu, to... No właśnie. No cóż, takie mamy czasy, no. Trzeba dbać o tą higienę, myć ręce i tak dalej. Jak będzie, tak będzie. Trochę, moim zdaniem, jest to ta, można powiedzieć, w telewizji i tak dalej, trochę przesadzają być może o tym, ale tak trzeba dbać o tą higienę. A jak będzie, to zobaczymy za, myślę, jakieś dwa miesiące. No wszyscy czekamy na to, żeby wreszcie było normalnie. Tak. Bardzo dziękuję. No i trzymajcie się. Ja również. No i życzę wszystkim... Znaczy będę zapewne życzył jeszcze wielokrotnie. Aha, bo teraz te święta wielkanocne niestety
tak w cudzysłowie, odwołane troszeczkę. No ale mam nadzieję, że w domach każdy te święta jakoś w rodzinie przeżyje. No i tyle. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.